Rozpoczął się zakręcony tydzień przy Bułgarskiej, związany oczywiście ze zbliżającymi się imieninami ulicy Święty Marcin, podczas których poznaniacy objadają się rogalami świętomarcińskimi. Z tej okazji piłkarze kolejorza wzięli udział w nietypowej konkurencji. Każdy z nich miał 5 prób, by wykonać piłkarskiego rogala. Musieli zatem umieścić piłkę w siatce, uderzając ją z narożnika boiska. Najlepiej poradzili sobie Barry Douglas i Jakub Serafin. W nagrodę trafili do jury, bo to dopiero początek zakręconego tygodnia. Teraz do akcji wkraczacie wy, kibice. Nagrajcie filmik, na którym wkręcacie piłkarskiego rogala i wyślijcie go na widoczny u dołu ekranu adres mailowy. Każdy, kto weźmie udział w konkursie, otrzyma bilet na mecz kolejorza z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Najlepsza piątka, wybrana przez Barry'ego Douglasa i Kubę Serafina, spróbuje swoich sił na murawie i na stadionu. Zwycięzca zabawy otrzyma zapas rogali marcińskich na cały weekend. Pokażcie, na co was stać. Powodzenia.